mamy do czynienia z kolejną sprawą, która pokazuje, że nie da uciec się przed sprawiedliwością. Obecnie 44-letni mężczyzna ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości aż w Australii, a skazany został w 2006 roku za pedofilię. Mężczyzna ten w latach 1995-1998 wielokrotnie doprowadzał do obcowania płciowego, a także wykorzystywał seksualnie małoletnią córkę swojej konkubiny. Za ten czyn został skazany w 2006 roku, jednak mimo orzeczenia o skazaniu o 7 latach pozbawienia wolności nie stawił się w zakładzie karnym. Dlatego poinformował nas o tym sąd i od tego momentu rozpoczęliśmy poszukiwania. Policjanci zespołu poszukiwań celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poszukiwali tego mężczyznę na terenie całej Polski, aż uzyskali informację, że ukrywa się on w Australii. Tam też został ustalony jego dokładny adres pobytu i poinformowane organy ścigania Australii. W 2013 roku ten mężczyzna został zatrzymany, jednak odwoływał się przez ten czas i jego ekstradycja nie była możliwa. Dzięki dostarczonym dowodom zebranymi przez polskich policjantów w końcu sąd zdecydował się na wydanie tego mężczyzny i teraz trafił on do Polski i został natychmiast przetransportowany do zakładu karnego.